Cóż to za zajebisty dzionek się szykuje? Czas na małą przejażdżkę. No jak tam pogoda? Leju jak sam skorbysyn, albo nawet dwa chyba jakiś koi się powiesił. To strasznie chojowo, ale nic, trzeba by się wybrać coś opierdolić na ciepło. W lodowce już nie ma nic. No to ruszaj się. Nudno się tak stoi na tym pierdolonym deszczopom. Ja pierdolę, nie mówiłeś, że leje jakby zwieracze komuś na gorze jednęły. Nie pierdol tych swoich kocopołów, tylko choć to do choja pana. Na, ech, tak nim mroczymy, może przypomnisz mi, jakie mamy plany na dziś? Na razie nie ma żadnych informacji. Dziwne, zawsze pisali od samego rana korba. Może dali nam dziś wolne? Wątpię. Wcale mi się to korba nie podoba. Ale chuj z tym, jedziemy. Zostań grzecznie, zaraz wracam. Dobra, pan wiesz, że bez ciebie się nie ruszę. Ja pierdolę, zamknięte. No czy masz jakieś odczyty z wnętrza? Niestety nie, za to przyszła wiadomość z kwatery. Jaka? Własny problem w tym, że nie zrozumiała dla mojego komputera. Co to korwa ma być do chuja dowcip na prima aprilis, znak zapytania? Nie wiem, pan, ale lepiej to sprawdzić. Dobra, gaz do dechy, korwa. Jakieś odczyty, lol? Nie żadnych, pan, cisza jak przed jakąś bożą. Ech, idę na górę, osłaniaj mnie w razie jakby się coś działo. Dobra, dobra. Coś to za posto, nie uważasz? Też nie mam pojęcia. W mojej bazie nie ma takich sytuacji wziętych pod uwagę. To co z ciebie za pożytek do choja? Korwa jego mać, co to był za dźwięk? Też go słyszałem. Jednak nie mogę zlokalizować źródła. Ja pierdolę, popsułeś się przez ta pogoda, czy jaki korwa choj? Wątpię, komputer pokazuje wszelkie moje podzespoły jako sprawne w 100%. Dobra, rozejrzę się to chwilkę. Rozejrzałeś się już, znak zapytania? Bo właśnie poprzez satelitę otrzymałem informację o jakimś źródle rochu w okolicy Starego Tartaku. Przecież to kilka kilometrów stąd.
Ja pierdolę na szykłej mapę, jak tam najszybciej dojechać. Jasne, pan już się robi. Czemu się zatrzymałeś? Przeskanuj to cholerne miasto. Dziwi mnie pustka na ulicach. Zupełnie jakby całe wymarło. Można by chyba tak to nazwać, bo nie jestem w stanie zlokalizować żadnej żywej istoty w promieniu wielu kilometrów poza tobą. No trudno. Nie podoba mi się to wszystko, ale hoj, jedziemy do tego zajebanego tartak. Niepokoi mnie ten cały tartak. Mam odczyty zupełnie, jakby ktoś się teleportował. Co masz na myśli? No nie wiem, ale to wygląda tak, że ktoś znajduje się tam co chwilę w innym miejscu. Zaraz to się wyjaśni wszystko. Ale bądź ostrożny, pon, wiesz, że nigdy nie jestem hehelo zawie. Wieszenie do góry już się robi, gdzie to? Coś jest obecnie lo? Według danych na szczycie w jednym z budynków. Dobra, skanuj na bieżąco, ja się rozejrzę, tak jest. Jest pon. Ponoważaj za to burę. Ale lolo, co jest, kurwa, ja pierdolę, co się stało z otoczeniem? Lo, kurwa, słyszysz mnie, kropka. Kurwa, mak pierdolona, co się to dzieje do choja pana płompon? No kurwa, nareszcie wróciłeś, co się stało? Nie mam pojęcia, stałeś przede mną, ale chyba się nie słyszeliśmy wzajemnie, zupełnie jakby coś cię wchłonęło do innego świata. Świetnie, ciekawe, co jeszcze się wydarzy. Chcesz mi pewnie powiedzieć, że nie słyszałeś tego dziwnego głosu, znak zapytania. Nie, pan, nic nie słyszałem poza deszczem i twoim sapaniem i zmiany otoczenia też pewnie nie zanotowałeś, nieco sugerujesz. Nic, coś się to kurwa dziwnego dzieje. Chyba masz rację, kropka. Mam kolejny odczyt taki sam jak sprzed chwili w tym tartaku, tyle że po drugiej stronie rzeki w starym magazynie wojskowym i okolicach. No to ruszajmy. Podoba mi się to, odczytuję co chwilę inne miejsce znajdowania się jakiegoś źródła, nawet nie jestem w stanie zdefiniować, czy to żywa istota. Oj, nie pierdol mi już, idę się rozejrzeć, najwyżej kogoś zapierdolę i... Co do cholera znowu się stało? Wylaś pierdolony coś i pokaż swój korwisz, co bym mógł ci go rozjebać.
A ciups to chyba nie było zbyt dobre rozwiązanie.